Ponieważ kuchnia, może nie wegetariańska, ale w ogóle kuchnia zdrowa, kojarzy się ze sporym wydatkiem, kojarzy się z taką kuchnią, na którą stać nielicznych, z naprawdę drogimi składnikami. I tak naprawdę zawsze też ten temat podczas moich spotkań z różnymi osobami się pojawiał, gdzie ja robię zakupy, jak gotuję, żeby jednak ten rachunek ekonomiczny się zgadzał. Stwierdziłam, że to jest w sumie fajny pomysł na napisanie takiej książki, żeby zdradzić kilka takich patentów, które mi się wydają bardzo proste, a które przy rozmowie z moimi znajomymi okazywało się, że to dla mnie jest gdzieś tam proste rozwiązanie. Natomiast niektórym osobom przy nawale innych obowiązków ciężko jest wpaść na jakieś różne pomysły. Poza tym wielokrotnie pojawiały się pytania, jak to zrobić, gdzie kupować właśnie jakieś różne rozmaite składniki. Tak na przykład w tej książce, na samym początku książki znajduje się taka dosyć obszerna lista składników, z których ja korzystam zazwyczaj podczas gotowania. Muszę wam powiedzieć, że zakupów w sklepach ekologicznych robię stosunkowo niewiele. Jednak posiłkuję się zakupami albo w sklepach osiedlowych, albo w sklepach takich bardzo popularnych, których marki nie będę tutaj wymieniać, gdzie różnego rodzaju produkty, które stanowią jakby bazę mojej diety, mogę naprawdę kupić za śmieszne pieniądze. Dlatego w książce znalazło się bardzo dużo przepisów, które bazują na różnego rodzaju kaszach. I tak na przykład uważam, i to jest jakby bardzo mocno podkreślone w tej książce, że pomiędzy zakupami w sklepach ekologicznych, kupowaniem ekologicznych produktów przez internet i śmieciową kuchnią jest jeszcze bardzo dużo odcieni szarości, a wręcz powiedziałabym taki złoty środek. Ja uważam, że najrozsądniej jest kierować się właśnie tym złotym środkiem. I jeżeli mogę zjeść obiad, gdzie wykorzystuję kaszę jaglaną, którą kupuję w normalnym sklepie, nie ekologiczną, nie certyfikowaną, na przykład za 2 czy 3 zł za opakowanie. To samo dotyczy brązowego ryżu, to samo dotyczy kaszy orkiszowej, to samo dotyczy różnego rodzaju roślin strączkowych. To uważam, że lepiej jest przez cały czas jeść zdrowo, ale jeść produkty takie, które możemy kupować w naszych normalnych osiedlowych sklepach, które nie kosztują majątek, niż mieć taką zajawkę na tydzień, na dwa albo na miesiąc. Odżywiam się zdrowo. Teraz będę kupować tylko i wyłącznie same najzdrowsze składniki, jakie tylko uda mi się znaleźć. Ale w którymś momencie przychodzi taki moment, kiedy albo nam tego zapału już brakuje, albo tych produktów nam się nie chce szukać, albo po prostu ten nasz rachunek ekonomiczny się nie zgadza i stwierdzamy, że na te zakupy wydajemy za dużo i wracamy do naszych starych, niezdrowych nawyków. Istnieje jeszcze jedna grupa osób, które na przykład w momencie, kiedy mają pomysł, że zaczną się zdrowiej odżywiać, zaczynają korzystać z diety pudełkowej. Absolutnie nie mam nic przeciwko temu, natomiast będąc mamą trójki dzieci, no taki pomysł u nas w domu by się zupełnie nie sprawdził, bo nie dość, że ja, załóżmy, że mogłabym z takiej diety korzystać, natomiast już trójka moich dzieci niekoniecznie, więc teoretycznie przyspieszyłabym sobie czas przygotowywania posiłków, ale de facto tego czasu w kuchni i tak spędzałabym dużo, bo nie dość, że musiałabym sobie odgrzewać posiłki, z których korzystałabym już gotowych, to jeszcze i tak musiałabym przygotowywać jakiś obiad dla moich dzieci. Więc dlatego przygotowuję dania, które są szybkie, proste, ale które smakują po prostu wszystkim. I jednym z takich przepisów, to jest akurat taka wersja może bardziej na bogato, w momencie, kiedy przygotowujemy posiłek może dla trochę starszych członków rodziny. Ja już na przykład to widzę po mojej 14-letniej córce Karolinie, która w tej chwili, ja w ogóle muszę powiedzieć, że ja mam dzieci, które są dosyć wybredne, jeśli chodzi o gotowanie i w ogóle jedzenie. Więc u mnie to przemycanie tych moich różnych przepisów wcale nie przychodzi mi tak łatwo i muszę się nieźle nakombinować, żeby rzeczy, które im przygotowuję, żeby były w całości zjedzone. Ale tak jak mówię, moja córka już w tej chwili zaczyna też i korzystać z większej ilości przypraw. Moja córka Jagoda, 7-letnia, jest chyba takim najmniej sprawiającym trudności członkiem rodziny, bo ona w zasadzie je praktycznie wszystko. Natomiast mój syn Józek,
który skończył w sierpniu 3 lata, jest typowym niejadkiem. I tutaj naprawdę lista potraw, które zjada mój syn, jest bardzo ograniczona. Natomiast no też, ponieważ nie jestem mamą, która biega za nim z miską, gdzieś tam wmusza mu to jedzenie, to patrząc już na to, co dzieje się z moją najstarszą córką, dochodzę do wniosku, że po prostu przyjdzie kiedyś taki moment, kiedy on również chętnie usiądzie z nami do stołu i na przykład zje taką zupę. Pokrótce o tej zupie. To jest zupa, której całkowity koszt przygotowania dla takiej czteroosobowej rodziny nie powinien przekroczyć 15 zł. Tak jak mówię, bardziej zwracam uwagę na to podczas gotowania, żeby te produkty naprawdę były jak najwyższej jakości, żeby były jak najświeższe. Natomiast mniejszą wagę przywiązuję przede wszystkim, żeby było lokalne i żeby były sezonowe. Natomiast mniejszą wagę przywiązuję do tego, czy są certyfikowane. Z jakiego powodu? Taka żywność jest droższa, ale nie tylko z samego powodu jakby wytwarzania żywności ekologicznej, tylko sam proces uzyskiwania certyfikatów jest dosyć kosztowne, dlatego wielu wytwórców w ogóle się na to nie decyduje, produkując naprawdę rzeczy bardzo dobrej jakości. Nie wiem, czy kojarzycie, jest chociażby takie gospodarstwo Majlertów pod Warszawą, którzy robią przepyszne szparagi, którzy hodują rozmaite sałaty, zioła. To nie jest żywność certyfikowana, natomiast te produkty są mega dobrej jakości. I warto właśnie o tym pamiętać, o takim zdrowym rozsądku w kuchni, żeby starać się wyszukiwać jak najzdrowszych, jak najlepszych składników, kupować rzeczy, które dojrzewają w sezonie, na które mamy akurat odpowiednią porę, odnośnie krojenia pora, i wykorzystywać właśnie w tym momencie je w kuchni. Natomiast w momentach takiej totalnej posuchy, jeżeli chodzi o rozmaite składniki, które możemy kupić czy na bazarze, czy w lokalnym sklepie, posiłkować się chociażby roślinami strączkowymi. Więc tutaj mamy, skąd ta kwota w ogóle tych 14 zł? Por to jest koszt, bo przy takiej porcji dla czteroosobowej rodziny wykorzystujemy mniej więcej jednego pora. To jest koszt 2 zł, 2,50 w zależności też od sezonu i też od miejsca, w którym go kupujemy. Ja też, to nie chodzi o to, żeby teraz jeździć i po całym mieście i szukać, gdzie mamy najtańsze masło, gdzie mamy najtańsze pomidory, gdzie mogę kupić najtańsze ziemniaki, bo to nie o to chodzi, tylko jakby nauczyć się takiego zegaru biologicznego tych wszystkich składników i pamiętać mniej więcej o tym, w jakim sezonie, w jakim momencie roku mogę dostać najlepszej jakości, ale też w najlepszej cenie dane produkty. Wiadomo, czasami jest tak, że po prostu mamy tak potworną ochotę zjeść coś, na co akurat nie ma sezonu. Ja na przykład tak mam bardzo często z bobem, który uwielbiam. No i przychodzi taki moment, na przykład w styczniu, kiedy biegnę z wywieszonym językiem do mojego sklepu spożywczego i w lodówce zaczynam go, w zamrażarce właściwie, zaczynam go nerwowo szukać. Ale jednak większość czasu staram się przygotowywać rzeczy takie, na które akurat jest sezon. Więc tutaj mamy pora, który kosztuje w okolicach 2 zł. Dorzucimy do tego jeszcze ziemniaki. Ziemniaki też w zależności od momentu, jeżeli tutaj dorzucimy do takiej zupy około mniej więcej 0,5 kg ziemniaków, kiedy przygotowujemy porcję dla 4 osób, to będzie koszt złoty, złoty 50, czasami 2 zł, w zależności od tego, jaka to jest odmiana, czy chcemy dodać już ziemniaki takie trochę starsze, czy mamy ochotę na przykład zrobić taką zupę z ziemniakami młodymi, których w ogóle nie będziemy nawet obierać ze skórki. Później dodajemy, w momencie kiedy my podsmażymy pora, mamy jeszcze cebulę. Cebula to jest koszt w okolicach za kilogram, około 3-4 zł. Więc tutaj, ponieważ wykorzystujemy do takiej porcji czteroosobowej, wykorzystujemy jedną cebulę, to też będzie w okolicach 70 groszy. Ja w tej chwili dodam wodę, żeby się por za bardzo nie przypalił, tylko żeby zaczął się dusić, i odrobinę soli. Normalnie, gdybyście przygotowywali taką porcję czteroosobową, to przysmażamy na maśle, albo jeżeli chcemy zrobić wersję wegańską,
to wtedy przysmażamy to albo na oleju kokosowym, albo na oliwie z oliwek. Przysmażamy pokrojonego pora i pokrojoną drobną kostkę, chociaż ja akurat lubię, jak są takie bardziej wyczuwalne, większe kawałki warzyw w zupie. Podsmażamy na maśle albo na dowolnym oleju. Na dosyć, jeżeli używamy masła albo jakiegokolwiek innego oleju, to ja akurat uważam, że ponieważ nie jestem zwolenniczką teorii, że od tłuszczu tyjemy, tylko raczej od słodyczy, bo patrząc na niektóre moje koleżanki, czasami widzę, że jedzą bardzo dietetyczny obiad, po czym gdzieś tam cichaczem dopychają jakimiś czekoladkami albo różnymi innymi słodkimi rzeczami, które aż kipią od cukru, a w związku z tym, że mamy tydzień bez cukru, to warto o tym pamiętać. Chociaż jest jedna taka rzecz, muszę się wam przyznać, której ja po prostu nie jestem w stanie sobie odmówić, jest to kawa z cukrem. A propos kawy, a propos różnych innych rzeczy, za kawę właśnie bardzo dziękujemy Bokę, bo kawa, którą możecie sobie wypić, jest właśnie tam od chłopaków. To jest ten neon taki różowy na horyzoncie. Będziemy też mieć herbatę, chyba mamy też herbatę, tak? Herbatę mamy z kolei od Szakszuki, więc dzięki temu możecie się rozgrzać. Mi jest ciepło, bo stoję tutaj koło kuchenki, ale wy jak posiedzicie jeszcze trochę czasu, to zrobi się wam chłodno. I o czym ja mówiłam? Aha, i dorzucam tę cebulę. W momencie, jak już przysmaży mi się cebula i przysmaży się por, to wtedy mogę dorzucać pozostałe składniki, czyli pokrojone albo pokrojone i albo obrane, albo nieobrane. Ja te ziemniaki mam dosyć dobrze umyte, więc ja bym zostawiła je w skórce, bo ja akurat bardzo lubię. Te, które są może trochę bardziej zmasakrowane, to te bym obrała. Dorzucamy ziemniaki, dorzucamy czerwoną soczewicę. I ponieważ ziemniaki mamy pokrojone, a czerwona soczewica gotuje się maksymalnie 15 minut, to po 15 minutach możemy dodać mleko kokosowe i sos pomidorowy. Albo sos pomidorowy, albo w sezonie mogą być to świeże pomidory. Tak naprawdę najdroższym składnikiem w momencie, kiedy przygotowujemy zupę dla 4 osób, jest mleko kokosowe. Mleko kokosowe, takie opakowanie w sklepie kosztuje w okolicach 9 zł. Jeżeli będziemy kupować przez internet albo w jakimś większym sklepie, możemy je kupić w niższej cenie, ale tutaj akurat warto zwrócić uwagę przy mleku kokosowym, że w składzie, tak? Moim zdaniem lepiej kupować w kartonie, ponieważ w momencie, kiedy kupujemy w puszce, to jednak te puszki aluminiowe nie są jakby dobre dla naszego zdrowia. Nawet jeżeli nie są aluminiowe, tylko są wyłożone tym takim białym tworzywem w środku, to z kolei to tworzywo może zawierać BPA, które jest również szkodliwe dla zdrowia, więc ja staram się kupować, jeżeli chodzi o cenę, nie ma najmniejszej różnicy. Tak jak mówię, trzeba zwrócić uwagę, żeby w składzie był tylko i wyłącznie kokos i woda. Jeżeli znajdują się tam jakieś inne rzeczy, teraz zobaczymy, jak jest tutaj, żeby się nie okazało, że jestem gołosłowna. Ekstrakt z orzecha kokosowego 60% i woda. Im więcej tego kokosa, tym lepiej. I zwracamy uwagę na to, żeby był właśnie tylko kokos i woda, bez żadnych stabilizatorów, bez żadnych dodatków. Mleko kokosowe ma taką tendencję i taką strukturę, że ono ma prawo się rozwarstwiać. Te wszystkie pozostałe rzeczy są do niego dodawane, żeby konsument, który o tym nie wie, mógł sobie z pudełka albo z puszki wylać idealnie gładką, jednolitą, o jednolitej konsystencji płyn, co zupełnie jest zupełnie nieuzasadnione, ponieważ tak jak mówię, ze względu na dużą zawartość tłuszczu, takie mleko ma tendencję do rozwarstwiania się, więc tego się zupełnie nie boimy. Dorzucę teraz trochę czerwonej cebuli, zaraz jeszcze dodamy resztę. Natomiast, jeżeli chcemy już zrobić super oszczędność, tylko wtedy to mleko, trzeba się liczyć z tym, że ono nie będzie na pewno tak gęste. Natomiast nasza zupa będzie miała intensywny smak kokosowy. Możemy samodzielnie zrobić mleko kokosowe. Przepis na mleko kokosowe również znajdziecie w tej książce. On powinien znajdować się w tych przepisach, które są na śniadania. I mleko kokosowe, mniej więcej 750 ml mleka kokosowego, albo nawet litr, musiałabym sprawdzić, możemy zrobić za mniej więcej
3 złote. Ponieważ wiórki kokosowe w sklepie możemy kupić za 2-3 złote, takie naprawdę duże opakowanie. I w tym momencie przygotowanie mleka kokosowego jest czymś totalnie banalnym. Przyznaję się szczerze, jeszcze jakiś czas temu ja również myślałam, że przygotowywanie roślinnego mleka w domu jest, biorąc pod uwagę czasy, w jakich żyjemy, jest zajęciem, którym absolutnie żadna szanująca się pani domu nie powinna się zajmować. Natomiast faktycznie jest to zajęcie banalne, bo wystarczy takie wiórki kokosowe zalać dużą ilością wody, odstawić na minimum 8 godzin, można odstawić w chłodne miejsce, zwłaszcza w okresie takim wiosenno-letnim, kiedy w mieszkaniu robi się trochę za ciepło. Cały czas tutaj piszczę. Po 8 godzinach to wszystko miksujemy, blendujemy takim najzwyklejszym, najtańszym blenderem ręcznym. Na sitku układamy gazę, przelewamy to wszystko przez tą gazę i mamy naprawdę bardzo dobrej jakości mleko kokosowe, w którym mamy w składzie tylko i wyłącznie wodę i kokos, nic poza tym. Jeżeli chodzi o taką zupę, tak jak mówię, ja lubię takie mleko kupne, ponieważ ono dodaje fajnej, kremowej konsystencji. Natomiast jeżeli jesteście zwolennikami mleka roślinnego, które dodajecie do na przykład musli zamiast mleka krowiego albo w ogóle mleka takiego odzwierzęcego, to kupowanie takiego mleka gotowego w kartonie kompletnie mija się z celem, bo jeżeli byście poświęcili odrobinę uwagi i przeczytali, co znajduje się w kartonie takiego mleka, to, i tutaj może być duże zdziwienie, u czołowego producenta mleka kokosowego w takich litrowych kartonach, nie będę podawać nazwy, bo na pewno wszyscy kojarzycie, zresztą on robi nie tylko mleko kokosowe, ale również mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe i wiele, wiele innych. I jestem ciekawa, czy wiecie, ile w mleku kokosowym tego producenta znajduje się kokosa? Czy komuś przychodzi coś do głowy? Dodam, że to mleko kosztuje około 10 zł za litr. Ktoś ma jakiś pomysł? 6%. A reszta? Woda. Czyli płacimy 10 zł za litr wody. Natomiast w momencie, kiedy przygotowujemy sobie takie mleko w domu i kupujemy wiórki kokosowe za mniej więcej 2-3 zł, to koszt przygotowania takiego mleka wychodzi trzykrotnie niższy. I tak jak mówię, po 8 godzinach miksujemy, układamy na sitku gazę, przelewamy to przez gazę. Te wiórki, jeżeli ktoś lubi, to może sobie z tych wiórków w dalszym ciągu jeszcze na przykład zrobić kokosanki, bo one się spokojnie do tego nadają. Może nie będą miały aż tak intensywnego smaku, niż te, które byśmy przygotowali ze świeżych wiórków kokosowych. Natomiast spokojnie się do tego celu nadają. Natomiast mleko jest o niebo lepsze, o niebo smaczniejsze od tego kupnego. W związku z tym, że nie dodajemy do niego stabilizatorów, to oczywiście ma tendencję do rozwarstwiania się. Przechowujemy je w lodówce. Takie mleka roślinne nie nadają się do zbyt długiego przechowywania. To jest maksymalnie 2 dni w lodówce możecie je przechowywać. Ale takie mleko, które kupicie w kartonie, również po otwarciu możecie przechowywać w lodówce maksymalnie 2 dni. I po prostu jedyna rzecz, którą trzeba zrobić przed użyciem, należy wstrząsnąć butelką, żeby ten tłuszcz razem z tą wodą się po prostu dobrze wymieszał. I tyle mniej więcej. No, nie wiem, czy jeszcze więcej tej cebuli, może już tej cebuli nie będę tutaj dodawać, bo po prostu będziecie zionąć później cebulą. Dobra, dużo cebuli, tak, wydaje mi się, że tyle wystarczy. Teraz dorzucamy ziemniaki. Tak jak mówię, ziemniaki są dobrze umyte, więc nie trzeba się obawiać, że będzie gdzieś tam nam chrzęścić piasek między zębami. Ja sobie to wszystko... Trzeba uważać, bo tam się odrobina wygina. Dobrze. Proszę bardzo. Czy te ziemniaki się dogotowały?